W dzisiejszym odcinku zajmujemy się kolejną kasetą VHS FNAF-a. I tym razem będzie dotyczyć ona Circa's Baby Pizza World oraz Funtime Foxy'ego, któremu trochę odwaliło, zabił dwójkę pracowników, a jednocześnie zrobił kilka innych dość mrocznych rzeczy, o których dowiecie się w dzisiejszym materiale. Siema, tutaj Mondor, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym zajmujemy się kolejnymi VHS-ami z FNAF-a. Dzisiaj zajmiemy się VHS-em pochodzącym z tego kanału i naprawdę są to ciekawe rzeczy, na maksa nie przypominające co niektórych rzeczy w fabule oryginalnego FNAF-a, bo są totalnie brutalniejsze, o czym za moment się przekonacie. Nim zaczniemy, wpadnijcie na mojego Instagrama, linka macie w opisie tego filmu. Naprawdę mega chciałem tam dobić 10 tysięcy followów, więc wspomóżcie kolegę, jeżeli oczywiście możecie. Ponadto na kanale macie nowe poziomy wspierania już od jakiegoś czasu. Każdy może dołączyć i wesprzeć ten kanał, za to oczywiście bardzo wszystkim dziękuję. Oczywiście jest to dobrowolne. Tymczasem już nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. A wszystko zaczyna się w Circa's Baby Pizza World, czyli pizzerii, czytaj placówki z FNAF-a Sister Location, która jednak na potrzeby tej konkretnej taśmy VHS została troszeczkę zmieniona względem oryginału, aczkolwiek i tak jest całkiem ciekawe. Wszystko zaczyna się od wprowadzenia do Circa's Baby Pizza World, czyli do pewnej cudownej restauracji z animatronami. Gdzieś głęboko pod ziemią znajduje się dwójka pracowników placówki, którym zdecydowanie coraz mniej siedzi robota w tym miejscu. I śmiana to Jason i Blake. Oboje kłócą się na temat sensu pracowania w tym miejscu. Jason jest mocno wkurzony, że placówka wykorzystuje ich, mimo faktu, że ci pracują dwa razy ciężej od reszty pracowników. A ponadto, najprościej mówiąc, wkurza go, że muszą schodzić schodami na dół i że nigdy im windy nie postawił, albo chociażby ich tam nie wpuścił. Blake ma trochę inne podejście. Between you and I is that I'm not crying like a baby because I have to do my job. Look, all I'm asking is that they treat us with dignity. We work twice as hard as everyone else here, and we get treated like shit! Even the mascot performers get a goddamn water break. Nie, stary, te dialogi ich to jest, kuźwa, poezja. I tak w tym świecie Circa's Baby Pizza World jest podzielona na dwie części. Tą górną, czyli miejsce, gdzie dzieciaki mogą się pobawić, ty możesz sobie zjeść pizzę czy coś, generalnie jest tam fajnie, FNAF-owo, a także tą gorszą, poniżej część, gdzie m.in. animatrony, które występują na scenie na części powyżej, są trzymane w celach i tak dalej. To właśnie tam idą nasi bohaterowie, aby trochę ogarnąć, co tam słychać u Funtime Foxy'ego. Na pewno kojarzycie go z oryginału, to jest taki ziomek. Następnie oboje wchodzą do celi, w której przetrzymywany jest Funtime Foxy. A wszystko widzimy z widoku pierwszej osoby. What the f happened here? We can't operate on anything. Not like this. And where the hell is that robot? I po wejściu do tego miejsca i po próbie przejęcia kontroli nad tym, co dzieje się w środku, ponieważ taka jest ich robota, okazuje się, że coś jest mocno nie tak. Otóż wydarzył się po prostu tak zwany paradoks FNAF VHS Tapes. To znaczy, nic nie działa, ty jesteś w ciemnym pomieszczeniu z animatronem, który jest dwa razy straszniejszy niż w grach i za chwilę ten wygryzie ci się w płat czołowy. No, mniej więcej taki los za chwilę spotka Jasona i Blake'a. No, tak jakby o tym mówiłem. To właśnie wydarzyło się z Blake'iem, który właśnie był w środku. Jason czekał na niego na korytarzu i usłyszał dość sugestywne odgłosy dobiegające z pomieszczenia. Blake? Blake, are you okay? I'm sorry, but you No, Blake! Sorry, Blake, open the door! Blake, what the hell? No. Please. Tak więc Jason idzie zainteresować się tematem, wchodzi do środka i szybko stamtąd wychodzi, zauważywszy, że Blake leży martwy, zabity przez Funtime Foxy'ego, który właśnie otwiera drzwi i idzie po Jasona. Ten zaczyna uciekać. Received. Oh shit.
Co będzie dosyć trudne, ponieważ przed chwilą oni zeszli tymi schodami w dół. Bardzo, bardzo długimi schodami ciągnącymi się pod ziemię, bez żadnych poręczy. Get the hell away from me! No, no! Completely clean it up! No, Jason właśnie potknął się i spadł ze schodów. Ostrzeżenie dla całego personelu przetrzymywania. Ostatecznie wszystko okazuje się być tylko i wyłącznie fałszywym alarmem. Następnie Funtime Foxy otrzymuje rozkazy. Otrzymałeś swoje rozkazy. Szukaj podmiotów i zgłaszaj mi wszystko. Nie zawiedź mnie. Wówczas powyżej dzieją się jeszcze inne rzeczy. Powyżej, czyli w części zabawowej całego kompleksu. Jest on podzielony otóż na dwie części, tą, która znajduje się poniżej, tą, gdzie wcześniej znajdował się Blake z Jasonem, tam, gdzie przetrzymywane są animatrony, gdzie jest mrocznie i niefajnie, a także tą drugą część, część zabawową, część, gdzie możesz się pobawić, zjeść pizzę i tak dalej. I właśnie jeden dzieciak bawi się w chowanego z Foxym, który właśnie uciekł ze swojej celi i jest trochę bardziej szalony niż zazwyczaj, w związku z czym ten dzieciak może skończyć w niezbyt przychylny sposób. Tuż obok zjeżdżalni znajduje się rozkład jazdy, instrukcja obsługi czy coś, która sugeruje ci, żeby pod sam koniec zabawy zrobić sobie zdjęcie z Foxym, tak trochę na osobności. Następnie wszystko widzimy już z kamery serwisowej Fazbear's Entertainment, która to przypięta jest do dziecka, które właśnie się bawi. Dziecko zwiedza piękne rury, aż w końcu w oddali widzi parę oczu, które bacznie się mu przeglądają. Okazuje się, że jest to właśnie Funtime Foxy, któremu już trochę odwaliło. Na tyle, że dosłownie zaczyna gadać z dzieckiem, waląc swoimi tekstami. Hello? Hello. Who are you? I'm not supposed to talk to strangers. Oh, but I'm not a stranger. I know you, and you know me. You're my friend. Foxy? See? I'm not a stranger. What are you doing here? I thought you were supposed to be out there, on the stage. Well, I had to make sure you were okay. All alone in here. By yourself. Isn't that what friends are for? To keep you safe. Well, I'm okay. To jest no, dość niespotykane jak na całego FNAF-a, że tak powiem. Foxy atakuje. Dziecko zaczyna uciekać i chować się po różnych zakamarkach rur, czy tam kompleksu rurowego. W końcu dziecko odnajduje aparat, który w domyśle miał robić zdjęcie z Foxym, kiedy ten zachowywał się normalnie. Aparat ten ma wbudowaną czujkę ruchu. Czyta, jeżeli coś poruszy się w jego pobliżu, ten zrobi zdjęcie. I właśnie takie zdjęcie wykonał o godzinie 19:32. Oto drugie zdjęcie, zrobione chwilę później. I trzecie zdjęcie, na którym już Foxy się znalazł, ale nie w takim rozumieniu, jak powinien. Chwilę później dziecko spotyka Foxy'ego z bliska. Następnie dochodzi do chyba najdziwniejszej sceny z tego typu kaset VHS, jaką widziałem, mianowicie Foxy znajduje się pod ziemią, gada z kimś, czy to Willemawcą, czy nie, no nie mamy pojęcia na ten moment, ale on dosłownie zgłasza mu, kogo udało mu się dzisiaj zabić, czytaj biednego chłopca i dwójkę pracowników. I to jest, stary, dość cringe'owe, jakby nie patrzeć. Me. Well, I have to attend to our little friend. Don't worry, you can shut off your auditory sensors. I feel like she's going to get a bit loud. A następnie dochodzi do festiwalu absolutnie chorego gówna i cała kaseta VHS dobiega końca.
I w ten sposób taśma dobiega końca. Zdecydowanie jest to jedna z mocniejszych z tej niszy, jakie widziałem. Dajcie znać w komentarzach, co o niej sądzicie. Podnieście na mojego Instagrama linka, macie w opisie, będzie mi naprawdę mega, mega miło, jeżeli mi tam zaobserwujecie. A tymczasem trzymajcie się. W sobotę na kanale pojawi się gigantyczny iceberg, który tworzę od jakiegoś czasu. To jest totalna ściana chorego gówna, przez które musiałem się przebić przez ostatnie 1,5 tygodnia, ale na szczęście już pomalutku dobijam do końca.